imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Zawitaj ukrzyżowany Jezu Chryste przez Twe rany. Patrzymy na rany naszego Pana, Odkupiciela. Uświadamiamy sobie, gdyby nie On, nie Jego męka, gdyby nie Jego wybranie, gdyby nie Jego miłość do nas, jak wyglądałyby nasze rany, nasze grzechy, nasze słabości. Ale dzisiaj jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do wejścia na górę. Na góry Moria w naszym życiu, na góry przemienienia. Jakże dwie różne góry, ale tak wiele mają z sobą znaczeń. Góra radości, przemienienia i góra próby. Góra milczenia i ciszy. Abyśmy także w tej Eucharystii potrafili być przemienieni tak, jak przemieniał Jezus apostołów Piotra, Jakuba i Jana. W czasie tej Eucharystii chcę się modlić w intencji dobrodziejów i przyjaciół naszego hospicjum. Przeprośmy na początku tej mszy świętej Pana za wszystkie nasze słabości, grzechy, byśmy godnie mogli w tej przenajświętszej ofierze uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że was zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim Słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego milujesz, Izaaka, idź do kraju Morie i tam złóż go w ofierze na jednym z pogórków, który ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał do niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł baranka rogami w zarośach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całokalny
zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twojego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi będą zdobędą warownię twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. W krainie życia będę widział Boga. O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnię me ślub dla Pana przed całym Jego ludem w dziedzińcach Pańskiego domu pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W krainie życia będę widział Boga. Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż jest przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczyni się za nami? Oto słowo Boże. O Bogu uświęcanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła, i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawmy trzy namioty.
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. Zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miłowany Chrystusie Panu, bracia i siostry, słowo próba, próba Abrahama, próba Syna Człowieczego, próba świętego Piotra, apostoła i próba, która jest także doświadczana przez Ciebie w Twoim codziennym życiu. Różna próba. Walka na modlitwie, zmaganie się z swoją osobą, próba starości, czasem próba związana z życiem małżeńskim, może nieraz próba związana z relacjami w rodzinie, tam gdzie jesteśmy. Zobaczcie, drodzy bracia i siostry, kiedy Pan Bóg zażądał od Abrahama, aby poszedł na Pagórek Moria, na górę Moria, które jest różnie określane, to wtedy, kiedy zażądał, żeby Abraham poszedł na tą górę ze swoim synem Izaakiem, zamilkł. Ale zauważcie, że w tej tradycji Księgi Rodzaju jest mowa także o milczeniu Abrahama. Piotr Robert Skrzypczak zauważa, że Abraham zostawił przed tą górą osła. Osioł jest symbolem naszego własnego egoizmu, nieraz naszych własnych władz, tego tak naprawdę, co chcielibyśmy, żeby rządziło naszym życiem. Uparty jak osioł, często się mówi. Zwróćcie uwagę, że właściwie nie tylko Abraham milczy, nie tylko Pan Bóg milczy, ale milczy także Izaak, ale milczy także, drodzy bracia i siostry, Syn Człowieczy, bo ten fragment z Księgi Rodzaju jest jakby zapowiedzią tego, co się działo z Synem Człowieczym wtedy, kiedy szedł na Golgotę. W tej dzisiejszym fragmencie Księgi Rodzaju nie ma jednego zdania, jest trochę wycięty ten fragment liturgiczny z niektórych słów, z niektórych zdań, po to, żeby było krócej. Ale w 7 wersecie tej akurat Księgi Rodzaju 22 rozdziału jest mowa o jednej rzeczy, kiedy Izaak pyta swojego ojca, a gdzie są drwa na to całopalenie, na tą ofiarę, gdzie jest właśnie ta ofiara, nie pochodziło o to, że nie było baranka, nie było jagnięcia. I wtedy Abraham powiedział takie słowa: Bóg sam się zatroszczy. Bóg sam się zatroszczy. Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się w naszym życiu wtedy, kiedy Pan Bóg milczy. Bo moi drodzy, właśnie w milczeniu jest On najbardziej w naszym życiu obecny. Święty Jan od Krzyża, który przeżywał ciemną noc wiary, doświadczenie oczyszczenia zmysłów, ciemna noc, wtedy Pan Bóg milczy. Wtedy Pan Bóg wydaje się być milczący i nieodzywający się. Ale wcale tak nie jest. Pan Bóg wcale nie milczy, bo wtedy jest najbliżej każdego z nas. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas być może będzie przeżywał takie momenty próby, jak może nie jak Pan Jezus, że będzie ukrzyżowany,
Ale powiem, że może Twoim ukrzyżowaniem będzie coś, co Cię będzie bardzo bolało w Twoim życiu. Będziesz przeżywał takie próby, że będzie Cię rozrywało wewnątrz, a nie będziesz sobie mógł poradzić. Wtedy pamiętaj, że Pan Bóg jest najbliżej Ciebie, tak jak był przy Jezusie Chrystusie, nawet kiedy tak naprawdę milczał. Kiedy Abraham chciał złożyć w ofierze swojego własnego syna, anioł odezwał się: Abrahamie, nie musisz składać tej ofiary. I wtedy to się okazało, że Abraham znalazł w zaroślach baranka, który go złożył w ofierze. Kochani moi, tym barankiem, którego Pan Bóg złożył, doskonale wiemy o tym, tą ofiarą, barankiem paschalnym jest Jezus Chrystus. Jest właśnie Syn Boży. Ten dzisiejszy fragment Księgi Rodzaju zapowiada złożenie ofiary za nasze grzechy przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Pomyśl dzisiaj o Twoim życiu. Pomyśl o momentach, kiedy myślisz, że Bóg Cię opuścił i że tak naprawdę milczy. Pamiętaj o jednej rzeczy, że wtedy Pan Bóg, tak jak w przypadku Abrahama, ofiaruje swojego własnego syna za Twoje grzechy, za Twoje słabości. W tej dzisiejszej Ewangelii, która jest także opowieścią o górze, trochę innej, bo o górze przemienienia, jest tam pokazany pewien trop przezwyciężania, moi drodzy, naszego opuszczenia, naszych słabości. Wtedy, kiedy przeżywamy próby, tak jak Abraham, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy sami, musimy pozwolić, dać się Jezusowi poprowadzić na górę przemienienia. Zwróćcie uwagę, mi się zawsze kojarzyło ta góra przemienienia, że Pan Bóg bierze z sobą razem Piotra, Jakuba i Jana. Bo w tej Ewangelii jest dokładnie powiedziane tak. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Nie wiem, jak Wy to odczytujecie, ale można to odczytywać, że zaprowadził ich razem w osobności na tą górę przemienienia, ale myślę, że tę Ewangelię można trochę inaczej odczytać. Że jesteśmy nie jak Piotr, Jakub i Jan. Ze swoją własną duchowością, swoim własnym etapie rozwoju wiary. I Pan Bóg każdego z nas, tak jak być może Piotra, Jakuba i Jana, poprowadził innymi szlakami, żeby go zobaczyli w zupełnie innej formie, jaśniejącego obliczem, pięknego, cudownego. Jeżeli przeżywasz chwilę właśnie próby i wtedy, kiedy Ci się wydaje, że już właściwie się nic nie może stać, to pamiętaj, że Pan Bóg chce Cię poprowadzić na tą górę przemienienia i chce pokazać Ci Twoją prawdziwą twarz, jaśniejąca oblicz. Chce Ci pokazać, że nigdy nie jest tak źle wtedy, kiedy Ty sam przychodzisz do Niego i spotykasz się z Nim na modlitwie, na kontemplacji, kiedy Go szukasz w chwilach próby. Kochani moi, jest taki piękny obraz stworzenia Adama, Michała Archanioła, umieszczony w Kaplicy Sykstyńskiej. Może go widzieliście. On jest czasem pokazywany gdzieś tam, czy w telewizji, czy na internecie. Jest na tym obrazie przedstawiane stworzenie Adama. Jest pokazana właśnie ta scena, kiedy Pan Bóg wyciąga dłoń. Jest to dłoń zapraszająca nas do wspólnoty z sobą, dłoń uświęcająca, zbawiająca, ale jest też dłoń Adama, lekko ugięta. Pan Bóg zawsze nas zaprasza do modlitwy, do kontemplacji. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy się z Nim nie spotykali, ale my musimy sprawić, że w tym cierpieniu, trudnościach ta dłoń Adama, nasza dłoń, bo Adam to jest człowiek, żeby się spotkała z Panem Bogiem. Na tym obrazie jest przedstawiona ta scena w sposób niesamowity. Między dłonią Pana Boga a dłonią Abrahama jest odrobina przestrzeni. Tą przestrzenią jest nic innego jak liturgia. Jak ten moment naszej Eucharystii. Jak moment, kiedy przeżywamy nie tylko Eucharystię, ale nawet adorację Najświętszego Sakramentu. Jest tą przestrzeń, w którym Pan Bóg się z nami spotyka i przemienia swoją twarz.
po to, abyśmy pokonali właśnie takie momenty prób w naszym życiu, tak jak Abraham. Pan Jezus, kiedy przechodził przez drogi Galilei, rozsiewał woń nadprzyrodzoności. Nie wiem, czy to się zdarzyło kiedykolwiek, ale przechodzić obok kogoś, kto jest wyperfumowany. Najnowszy perfum Armani, czy jakiś Gabriela Sabatini, mężczyzna przychodzi, od razu mu zawiruje w głowie i od razu się obraca. Kochani, dlaczego o tym mówię? Ponieważ Pan Jezus, kiedy przychodził drogami Galilei, spotkał dwóch uczniów. I ci uczniowie zadali mu pytanie: nauczycielu, gdzie mieszkasz? A on wtedy powiedział: chodźcie, a zobaczycie. Co musiało się stać, żeby oni obrócili się w jego stronę i zapragnęli się z nim spotkać? Musiało ich zafascynować coś w ich życiu, co było zupełnie czymś innym niż ta ludzka nasza codzienność. Bo nic nas nie zaspokoi, ani dary materialne, ani rodzina, ani przyjaźnie, ani różne związki. To wszystko jest zaspokojeniem naszych pragnień, ambicji tylko tak naprawdę na kilka godzin, kilka dni czy kilka lat. Ale woń Pana Boga, który przychodzi przez drogi także naszej liturgii, naszego życia, jest tak cudowna, że Pan Bóg może nas oderwać od najbardziej toksycznych związków, najbardziej toksycznego życia, najbardziej rzeczy takich, których lubimy i których nie potrafimy się oderwać. Bo rozsiewa woń właśnie wieczności. Za chwilę na tym ołtarzu, w czasie tej Eucharystii, Pan Jezus, tak jak pośród Piotra, Jakuba i Jana, przemieni swoją twarz. Ale za chwilę ci apostołowie będą musieli zejść na dół i przeżywać mękę i śmierć Jezusa. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że wtedy, żeby przeżyć moment przemienienia, moment radości w naszym życiu codziennym, w naszej sprawie duchowej, on zawsze będzie się mieszał z odrobiną goryczy i krzyża. Zawsze radość spotkania z Panem Bogiem, radość przemienienia, zapach nadprzyrodzoności w liturgii, w Eucharystii, będzie się mieszał z naszymi próbami wiary. Kiedy matka synów Zebedeusza przyszła do Pana Jezusa, powiedziała: Panie, spraw, aby moi synowie zasiedli po mojej prawej i lewej stronie. Wtedy Jezus powiedział: czy ty wiesz, o co prosisz? Oni zasiądą, ale to Bóg Ojciec sprawi, żeby czy zasiądą po prawej, czy po lewej stronie. Ale Pan Jezus powiedział jedną rzecz, że będą pić z kielicha właśnie męki. Nie? Ten kielich chwały jest też kielichem męki, kielichem goryczy. Pamiętajcie właśnie o tym, wtedy, kiedy będziecie pragnęli tylko życia pięknego, łatwego, że autentyczna radość i autentyczne wesele i autentyczne spełnienie zawsze przeplata się z momentami próby w naszym życiu. Z momentami, kiedy Pan Bóg milczy, po to, by z jednej strony nas pocieszyć, uradować, pokazać swoją twarz, ale po to także, by doświadczyć także nas błogosławionym cierpieniem i błogosławioną próbą. Amen.